Szczęść Boże, coś wam powiem. Dwóch rzeczy powinniśmy się bać. Pierwszą z nich jest obłuda, by nie ukrywać prawdziwych zamiarów i myśli. By one nie stwarzały pozorów, że jesteśmy lepsi niż w rzeczywistości. Przejawia się to w pouczaniu innych, a samemu jest się dalekim od praktykowania głoszonych zasad. Z tego znani byli faryzeusze. Trzeba być jednoznacznym, bowiem wcześniej czy później każde kłamstwo i nieuczciwość wyjdą na jaw. Drugą obawą jest strach przed utratą życia duchowego. Gdybyśmy swoje życie duchowe podporządkowali rzeczom materialnym, to tak jakbyśmy już byli martwi. Te dwie sprawy powinny być na czele naszego codziennego stawania przed lustrem i przed Panem Bogiem. Może są w nas pokusy, że jak się trochę zakręcę, uśmiechnę się tu i ówdzie, to zyskam jakieś przywileje. Może jakiś awans w pracy albo zaświadczenie od księdza w kancelarii. Różne są nasze pokusy i pragnienia. Współcześni faryzeusze to wszyscy ci, którzy po przyjęciu chrztu i cały czas uznający się za wierzących, z wielką łatwością oddalają się od nauki Kościoła i Ducha Chrystusa. Takich tematów, w których można się pogubić, jest bardzo wiele. One dotyczą małżeństwa, nauki religii w szkole, spowiedzi chrzestnych. W tych kwestiach próbuje się ciągle naginać zasady i mówić, że Kościół jest przestarzały w swoich prawach. Jednak to wszystko prowadzi do śmierci duchowej. Człowiek oddala się w ten sposób od źródła życia, a dzieje się to przy jednoczesnym traceniu wiary w swoją wartość. Słyszeliśmy dziś, że jesteśmy ważniejsi niż wiele wróbli, bo nikt z nas nie jest ani zapomniany, ani bezwartościowy. Nawet nasze włosy są znane Bogu i to każdy z osobna. Bóg wie, jacy jesteśmy naprawdę, więc nie warto silić się na bycie fajnym, żeby w ten sposób przykryć nasze niedoskonałości. Miłość Boga do człowieka jest bezwarunkowa. Nie zapracujemy na nią dobrymi uczynkami, nie zyskamy jej spędzając mnóstwa godzin na bezmyślnym klepaniu paciorków. Nie musimy wybielać się przed Bogiem, ludźmi i sobą samym. Jedyne, co musimy, to powierzać się boskiej miłości. To wcale nie oznacza, że mogę powiedzieć Bogu, jakim mnie stworzyłeś, takim mnie masz, bo nawracanie się jest naszym zadaniem. Krótko mówiąc, nie przemieniajmy naszego życia w grę pozorów, bo to i nas degraduje i obraża Stwórcę. Im więcej prawdy i prostolinijności i dobra wprowadzamy w nasze życie, tym więcej będziemy ludźmi. Platon powiedział, szczyt sprawiedliwości to uchodzić za sprawiedliwego, nie będąc nim. Chrystus wie, że tam, gdzie jest obłuda, potrzebna jest szczerość i autentyczność. Tylko prawda prowadzi do życia wiecznego. Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. Zostawiam was z tematem, a słowa świętego Augustyna niech napełnią nas nadzieją, że nie ma spraw przegranych. Nie bójcie się żadnego zewnętrznego wroga. Zwyciężaj samego siebie, a cały świat będzie zwyciężony.